Po górki znowu cię przyjść na obiad. O! O siemanko, co tam? Cześć! Co ty robisz? Ale nowy rower ci pokażę, patrz! Jako, że na Instagramie rower budził lekkie zainteresowanie albo na przykład duże wrażenie, postanowiłem trochę o nim opowiedzieć. Jako, że jest to mój nowy rower na nowy sezon, taki a la Jeep sezon, postanowiłem zrobić sobie lekki krok w tył od ścigania, żeby troszeczkę się pobawić i pojeździć lepiej, więc może. Jest to Santa Cruz Bronson from Poland. Bronson. Yeah, w wersji CC karbonowej z 2018 roku. Mamy tutaj Foxa Factory Flow DPX. DPXD, no. XD42069. Tak. Mamy tutaj takiego Foxa, nie? Mamy tutaj 150 skoków z tyłu, 160 skoków z przodu. To już wam powiedziałem, mamy tutaj jakieś trzy pozycje. Nie wiem, co to jest. Dawid mówi tak, zablokowane na chompki i na zjazd, więc ja tak słucham, więc tak będę jeździł. Idąc dalej. No może wam powiem, jaki to jest zamorek z przodu, nie? Wtedy nie ma co? Co? Nie ma, bo to każdy ma wysadzić. Fox 36 na koło 27,5. Jest to Kashima najwyższy model. Nie mam pojęcia, co dalej wam mówić, ale przed państwem mokry sen endurowców. Fox transfer na Kashince, nie? Super. Nie będę podjeżdżał, więc nie będę tego używał. Dobra, mamy tak. Koła, nie? Co się kręci? 502, 27,5 DT Swiss. Mówisz, a jaka piasta? Tak, to są te koła, to są te szprychy. Jak ja mam szprychy? No sapimy chyba, nie? No proste, że tak. Opona będzie do zmiany, więc to się nie sugerujcie. Z przodu raczej nie, bo jest dużo jeżdżona i ona taka zostanie, to jest fajna. A jaka to jest opona? DH34. Michelin. Ja. Możecie zobaczyć teraz mój kokpit. Kok? Kok. Ale zajebiście kok. Tak, zacznijmy od nowej Kier DMR-a, która będzie przycięta. Tylko, że na razie nie ogarniamy, jak to uciąć. Bo nam coś nie szło. Mamy tutaj Scientem 820. Najsilniejszy hamulcem na rynku, więc najsilniejszy człowiek, najsilniejszy hamulcem. Wiecie, o co chodzi. To mówiłem. Grify mamy też od Alana, w sumie jakieś tam Obi. Co to jest? Manetkę mamy. Shimano XT, przerzutkę też i kasetę, uwaga, też. Kasetę będę niedługo zmieniał, bo może zrobić sobie jeden bieg, jeszcze nie wiem. Dlaczego? Pokażmy, dlaczego będziesz zmieniał. A bo brakuje paru ząbków, ale to tak czasem przybywa ząbków. Okej, okay. To mamy już prawie kokpit. Mostek to jest jakiś Wraith Space Affect, 35 mm. No ale na czym siedzisz? No na chromarzu, nie? Się czek dorobił do tego ten. Korby? Nie, korby. To nie też Shimano, nie? To jest XT stary chyba. Może. Chyba no, albo XT. Nie, oj, nie wiem. Kurwa! No dobry pierdolnik, co? Dobry. Dobra. Mamy tutaj bardzo customowe naklejki. Możecie zobaczyć, tutaj jest coś, co wszyscy już znają. I to, człowieku? A tam. Proste, tu mamy tripula. Tutaj też tripula, tylko to jest odgapione troszeczkę, nie? Od Biuro, które serdecznie pozdrawiamy. Mamy w tych kołach piastę DT Swissa 350. Tak? No nie wiem, że tak wygląda chyba, nie? 350, no chyba tak. A z tyłu to jest po prostu piasta typu taka sama w sumie. Czyli powiedzieliśmy już o szprychach, o kołach, ale nie powiedzieliśmy o tarczy. Tarcza to jest Shimano Icetech. XT, no. Tak. Z tyłu mamy 180, z przodu mamy 203. Myślę, że nie będę tego zmieniał, bo w sumie po co? No. I ogólnie tak się rowerek prezentuje. Ej, patrzcie, jest akcja. Są takie wlepki, nie? Takie, o. Tego, no. Jeśli chcecie wygrać taki zestaw wlepek w dużej ilości i oprócz tego naklejki, których nie ma jeszcze dostępnych nigdzie i wiemy tylko o nich my, jest akcja, piszemy w komentarzach pod tym filmem. Na dole. Musicie zgadnąć, ile waży
polski dżyber. Jeśli ktoś zgadnie, może się pomylić o 0.05. Nie no, najbliższy komentarz wygrywa po prostu, nie? Wygrywa taki pakiecik i może co jeszcze. A jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, te pedały to... Geje, geje. Są z DZZ-a, nie? Nie dałem za to pieniędzy. No to trzymajcie się, elo.